Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa nordyckie produkty z FIFA 365 2024. Po lewej stronie mamy duży blisterek, a po prawej małą puszkę kolekcjonera. W środku, tutaj, w tym dużym blisterku, mamy trzy paczuszki: dwie limitki duże, dwie limitki małe. Natomiast w małym, tutaj, produkcie, w małej puszce mamy. Cztery saszetki i cztery karty limitowane. Będziemy tutaj oczywiście liczyć na nordyki. I co mamy z limitek w dużym blistrze? Mamy Endrika z Palmeiras i Dominika Szoboszlaja. Czyli Liverpool i Palmeiras, a z małych Bergwis Ajaxu i Gustavo Gomez Palmeiras. Czyli w sumie trzy ekipy, trzy zespoły różne. A w małej puszce Rodri z Manchesteru City. Bellingham Real tutaj mamy Kodzik i z Milano Charles de Kettler. Milan także raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć różnych zespołów w sumie mamy siedem saszetek więc miejmy nadzieję, że coś powpada i zobaczymy który zespół zwycięży? Na początek wpada Ajax. <laughs> Mamy klasę na, na fansie. Następnie z Realu Luka Modric, Time Machine, Barcelona Magician, De Jong, z Milanu Messias, Marsylia i Juventus, Milik. Juventus double trouble Danilo i Bremer Z Lazio Romanioli Titan Real homegrown Carvajal Liverpool Darwin Nunes Milan Simon Kier i Lazio Także na ten moment prowadzi Real <ścoughs> Real Milan A my mamy teraz Zakaniego na fansie z Lazio i super jest rareczka Topmaster Erling Haaland punkcik tutaj i od razu również drugi logo Manchesteru Neymar z Paris Saint Germain Juventus i Real Madryt Eder Militało Więc teraz to Real prowadzi no niestety moi kochani nie było na razie żadnej karty nordyckiej teraz Mamy kapitana Tadicza z Ajaxu, więc punkcik numer 2. I popatrzcie, Nordic Giant, środek Erlinga Halanda, ten, który mi najdłużej nie chciał wpaść. I mamy trzecią kartę: Logo Marsylii, upamekano z Bayernu Ajax, też trzecia karta. I Barcelona, No czyli tylko Palmeiras bez punktu. Arsenalu White na fansie Time Machine Witzel Atletico Marsylia Hongkong Zizot i Wazówki Newcastle Eintracht i Liverpool Luis Diaz. Już tylko dwie saszetki do końca. Jest Milan Fans' favorite Theo Hernandez. Trzeci punkt. Skandynawian Star Odegard z Arsenalu. Dominator darwin Nunes Liverpool. No i popatrzcie, co tutaj się stało. Wszystkie ekipy poza Palmeiras mają po trzy punkty i walczą o zwycięstwo. Lazio, Eintracht i Marsylia. No i zostaje ostatnia saszetka. Czy ona tutaj nam rozstrzygnie, kto zwycięży w tym pojedynku? Tak jest, pięknie. Milan, Double Trouble, Leo Giru. Oni w dwójkę rozmontowali drużynę Paris Saint Germain w meczu Ligi Mistrzów i zwyciężył Milan 2-1, czyli czwarty punkt: Enketyach Arsenal, Gianon Sancho, Manchester United, Ajax Jorge Sanchez, czyli Milan i Ajax na prowadzeniu, River Plate i Manchester United. Także no nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia. Pierwsze miejsce: Egzequo, Milan i Ajax po cztery punkty. Na kolejnych miejscach trzy zespoły: Liverpool, Manchester City, Real, po trzy punkty. No i na samym końcu Palmeiras, bo niestety ani jedna karta nie wpadła w tego klubu. Jeżeli chodzi o Nordyki, to w siedmiu saszetkach mieliśmy tylko dwie karty: Nordic Giant, Erling Haaland i Scandinavian Star Odegard. Ale za to wpadła jeszcze tutaj Rarka z Erlingiem Haalandem, więc nie ma co narzekać. Fajne karty. Trafione, także dajcie znać, co wy myślicie odnośnie tego e, unboxingu tych dwóch produktów nordyckich: duży blisterek i mała puszka kolekcjonera. Ja się żegnam, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.